Witajcie na kanale Życie Pełne Książek i mam kolejne pudełko od Magika Shootcase. To jest słowiański bok z Farożycz. Przyznam, że jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że w relacjach widziałam jedną rzecz, która jest piękna, a o której wiem, że będzie w tym boksie. Jak widzę, też na żółto. Spis treści. O! Jakie pudełeczko, taki prezencik. Co to jest? Co to jest? Co to jest? A, to jest taki wisiorek, czy co? Wisiorek, czy co? Dobra, jak będzie spis treści, to się zobaczy. Długie jak wisiorek. Coś, ale lupa? O, to jest coś. Coś takiego. Ciekawe. Jak mówię, że. No, ja mam dużo tych wisiorków, to się staram oszczędzić. Trzecie, jak już trafi, to musi by mi się po pierwsze spodobać, po drugie na swój sposób być jakoś wyjątkowy. I to jest, przyznam, ciekawy, jeśli oczywiście to jest wisiorek. Jeszcze co mi się kojarzy, to taka jak lupa, szkło powiększające, że jak się weźmie to do słońca, przedostanie się promień, to zwiększa moc. O kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć. No w każdym razie, że i spowoduje, że coś się przypali, jakaś trawka czy coś, ale ciekawe. O, wszystko takim swaruk, świeca, szojowa rzepakowa. Takim, trochę mi się kojarzy z takim ogniem, ale takim ciepłym. Nie no, coś musi mieć z maliny. Malinę albo brzoszkwini. Jeszcze coś, ale bardzo przyjemny. Tak sobie wyobraziłam, z czym może mi się kojarzyć, to takim ogniskiem wśród grona znajomych, z czymś takim. Herbata. Ceylon, cynamon, pomarańcze, nagietek, buławatek. Taki znak. O, coś. O! Ha! I mamy książkę, fantastyka. To raczej z opisu, co słyszałam, to taki, czyli taka fantastyka, kryminał, ale w każdym razie popularny, jak była na warszawskich, taka książki, to na stanowisku właśnie SQN, to ludzie masowo kupowali tą i chyba wtedy już była druga część. Przysługa dla czarnoksiężnika, Magdalena Kubasiewicz, no i wtedy tam autorka była i ludzie też stali, żeby kupić, stali, żeby podpisać. No,
Aha. Co tu mamy? Co tu mamy? Jak to? No, dobra. Jeśli będą jakieś efekty dźwiękowe, to z góry przepraszam, że mojego taty myślał, że się uspokoił, ale jak widzę, nie. No szczerze mówiąc, to ja nie będę nagrywać tak jak w przypadku wakacyjnego czytania drugi raz, bo to myślę, że w takich unboxingach liczy się jaki też w każdym razie filmiku liczy się jakie pierwsze wrażenie się odniosło, czy coś jest zaskakującego. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. O. Pachnie. I tu są takie. Takie trzy kulki. Nie mam pojęcia do czego służą. Kolejne pudełko i to chyba właśnie zaraz będzie ta rzecz. Oj. O, mam. Jaki. O, matka. Ja jeszcze takiego flakonu, jeśli chodzi o. Zapewne to perfumy nie miało, ale jaki. Jaki. O, jaki flakonik. Pompeczka. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Dziwnie. Nie wiem, ale na pewno mocno. Trudno mi ocenić, ale na pewno. To jest taki kwiatowy. To jest taki kwiatowy, całkiem zapach niezły, tylko że. To trzeba, tylko musi to stać, bo widzę, że inaczej to. Nie. Tak. To musi tak stać, bo inaczej trochę tutaj niestety będzie trochę uciekać, ale pomijając tą pewną drobną wadę, to i tak uważam, że jest flakonik cudowny, piękny. Piękny. Oj. Jeśli chodzi o zapach, to jest właśnie taki. W sumie ma taki swój temperament. Nie wiem, czy to brzmi, ale ma swój charakter. Temperament. I jedno, co trzeba powiedzieć, to najpierw to ma się wrażenie, że nie czuć zapachu, tylko taki alkohol. I dopiero po chwili się wydobywa ten zapach. Bo za pierwszym razem to nie wyczuwa się tego zapachu, tylko alkohol? Coś alkoholowego. No dobra, tu mamy tyle. Mamy ostatnią rzecz, którą właśnie widziałam.
Cóż on? Oj. Ojej, wszystkie. O. Właśnie, wszystkie części, żeby to złożyć. Mam nadzieję, że to znajdę instrukcję, jak to złożyć. Albo znajdę gdzieś podpowiedź, no nie wyjmuję. Na razie. Ale mówię wam, że to będzie cudowne i powiem tak, że jak będę się... O, tu jeszcze jedna. Pokażę, to może tak pokażę, o. Ściany. Ściany tak wyglądają. I jedno co powiem, to na pewno będzie ci ciekawić, więc przebitrze, pokażę wam już złożone, jak odgadnę, jak to się składa. No to jedyna wada, że przydałaby się instrukcja. Witajcie, oto obiecana dokrętka z pokazaniem, jak wygląda cała lampka złożona. Przyznam się, że strasznie się namęczyłam. To 2-3 godziny zajęło. Robiłam te dwie początkowe ścianki na boku. Ale jak już poszły te dwie ścianki i mogłam całą podstawę złożyć i postawić, to już pozostałe ścianki raz, dwa poszły. I tu jest także albo sztuczne oświetlenie, albo można jakąś świeczkę, ale wtedy to trzeba tą górę zdjąć. I to tyle jest? Piękna. I tak, książka mamy, przysługa ta książka. No to już wiemy, co to są te kulki. Tej kulki 2, 3, 3 to właśnie to jest zestaw kadzideł. Wrzuć je do ognia, pomóż się do swaroga oraz swarożycza. Magiczny wisior, możesz nim w razie potrzeby zapalić ogień. Uważaj, by nie rozpuszczyć ognia w lesie lub na łące. Czyli miałam rację. Co do tego wisiorka, że to właśnie to takie, że to jest naszyjnik, przy jednoczesnym, że to odbija światło i można wpuścić światło przez soczewkę i później to zapalić ogień, tylko po prostu trzeba ostrożnie. Drewniana lampka, pyszna herbata. Pyszna herbata. Mamy ekologiczna świeca i słowiańskie perfumy. A, to jest ta. No tak, to w sumie. No w sumie ma to sobie takie coś ziołowego, ale. Ale nieważne, co bym mówił, jak tak stoi z tą pompką. To frakonik jest naprawdę uroczy. Takiego frakonika jeszcze nie miałam i to będzie taki wyjątkowy. No to jeśli chodzi o... Na pewno nie mogę się doczekać tej lampki. Lampka nie jest zaskoczeniem. Na pewno mnie zaskoczył ten wisiorek ciekawy. Te gadzidła. Czy jest coś, co najmniej mi się podoba? Może tak, frakonik ślicznie wygląda, może zapach to nie jest tak święty. Zapach nie jest zły, ale po prostu chyba to nie za bardzo mój typ, ale frakonik mimo tej drobnej wady, że tutaj o coś tam bardzo niewiele jak się przechyli, to tutaj bardzo małej ilości może przeciec.
Ale to moje, to tylko jak się tu. Tu jak się przechyli. Tak prawie co nic. I na pewno pokażę wam przybitce świecze, to myślę, że lampkę, to myślę, że tyle i do następnego filmiku.